Jest wiele rzeczy, na które może nam zabraknąć czasu. Jesteśmy ludźmi zajętymi i mamy swoje plany. Jest jednak jedna taka rzecz, na którą nam czasu zabraknąć nie może. To jest przygotowanie kandydatów do chrztu. Przygotowanie katechumenów do tego, żeby mogli przyjąć chrzest, bierzmowanie i Najświętszą Eucharystię. W najbliższą niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu, na Grudku w Krakowie, będziemy przyjmować uroczyście do stanu katechumenatu trzy osoby. Anię, Elę i Daniela. To jest dzień, kiedy wyjdziemy do nich przed Kościół i zaprosimy ich do środka. Oni nam powiedzą, czego oczekują, czego się spodziewają od Kościoła i o co Kościół proszą. My im damy trzy dary. Te dary, które Kościół daje swoim wyznawcom. Żeby ich chroniły i żeby ich prowadziły na tej drodze, którą uroczyście rozpoczynają. To jest modlitwa, to jest Słowo Boże i krzyż. Krzyżem zostaną naznaczeni oni i wszystkie ich zmysły. Wzrok, słuch. Także krzyż zostanie wyryty symbolicznie na ich barkach. Zapraszamy Was, żebyście razem z nami, z Fundacją Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny, z tymi, którzy w niej pracują, z jej przyjaciółmi, żebyście razem z nami przyjęli ich do Kościoła, żebyśmy wyszli wspólnie do nich i obdarzyli ich modlitwą, dali im słowo i razem z nim nieśli krzyż, który jest znakiem zwycięstwa.